i okazuje się, że to jest najbardziej wzrostowe dla ciebie, tak? Na przykład w moim przypadku gleba. Tak? Dlaczego? No bo zobaczyłem siebie w tak zwanej biedzie, a nie tego wyniesionego na piedestał aktora, który jest, wiesz, podziwiany, któremu biją brawo i tak dalej. Nie, zobaczyłem siebie w totalnej biedzie, nie? W sensie i też ludzie to zobaczyli. I jak ja teraz mówię o podnoszeniu się z bagna i wychodzeniu z bagna, to ludzie wiedzą, o czym ja mówię. I jeżeli ja wychodzę z tego bagna, oni to widzieli, jak ja byłem w tym bagnie i jeszcze mi pomagali w nim być, a teraz widzą, że przychodzi gdzieś gość pełny autorefleksji, pełny nawet paradoksalnie czasami wdzięczności tego, że mógł się tam znaleźć i zobaczyć siebie naprawdę, zobaczyć siebie w takim syfie i w takim i też zweryfikować bardzo wiele w życiu, bo to weryfikuje, nie? W sensie to, no, to uczy. Najbardziej. Nawiązujesz... Ja ci powiem szczerze, żaden sukces nie nauczy cię tego, co cię nauczy poważna porażka, ponieważ życie, ludzie chcą być cały czas tutaj, nie? Załóżmy, że to jest ich przestrzeń, w której chcą żyć. Podczas gdy mierzą tam, a życie jest tu. Rozumiesz? To nie jest... Wiesz, normalnie ludzie upadają, popełniają błędy, tylko że my po prostu tego nie widzimy, bo się to zamyka w jakimś kameralnym pewnie gronie. Zestawiając to z moim gronem, tak? Obserwujących mój upadek, nazwijmy to. No to wiesz, no to było grube. Ja nie zamierzam się, wiesz, jakby w tym momencie, nie wiem, bronić albo pokazywać całemu światu, że... albo udawać, że tego nie było. Wiesz, chodzi, to było. To było. Jestem namacalnym przykładem na to, że po prostu, że można się naprawdę wpieprzyć w totalne gówno, ale wyjść, nie? I jestem wdzięczny totalnie, że jestem tu, gdzie jestem, nie? Że w ogóle żyję tak naprawdę, nie? Więc to jest chyba najpiękniejsze, co z tego płynie dla mnie, tak? I dziękuję z tego miejsca też, wiesz, ludziom, którzy byli, mojej mamie, mojej siostrze. Bo to w najgorszych momentach tylko oni byli, nie? Czyli takie sytuacje też weryfikują osoby wokół ciebie? No, to znacznie, wiesz, stajesz się trendowatym, nie? Teraz trend oczywiście nie jest takim problemem, ale kiedyś, będąc trendowatym, byłeś na totalnym aucie, nie? Gdzie nikt z tobą nie chciał mieć do czynienia, nic, nie? Po prostu... I ja się tak czułem, tak, no. No cóż, no, też nie chcę robić z siebie żadnej ofiary, bo to też nie o to chodzi, nie? Znaczy, ja wielu rzeczy byłem też prowodyrem. Ale leciałem na ośle bez instynktu samozachowawczego, już o tym mówiłem u żurnalisty ostatnio, że po prostu leki antydepresyjne i antylękowe pozbawiły mnie w ogóle jakiegoś trzeźwego spojrzenia, jakiegoś, wiesz, i po prostu robiłem rzeczy irracjonalne kompletnie, nie? W ogóle podejmowałem decyzje tak kretyńskie, że te już Porsche nie mam, nie? W sensie, że była jasność. A to było też kolejną głupią decyzją, nie? To no właśnie, decyzją, ale pod tytułem... A co się stało z tym Porsche? Nie, no sprzedałem, no w sensie, wiesz, sprzedałem, nie ma już, nie? Straciłem na tym samochodzie w cholerę pieniędzy i nie ma. I w ogóle uważam, że to było idiotyczne. Nie? Rolexy też sprzedane? Tak, tak, ja w ogóle nie chcę, wiesz, jakby ja zobaczyłem po prostu, w jakiej ja biedzie byłem, nie? Jak ja byłem biedny w tym swoim bogactwie paradoksalnym, nie? W sensie, że to było tak śmieszne, jak ja teraz patrzę na to, że ja się chciałem całemu światu pokazywać, że u mnie jest git. Że jest git, że Porsche, że zegarki, że to, że marki i tak dalej, bo było tak źle, nie? Więc zrobiłem wszystko, żeby odwrócić uwagę, tak? I zobaczyłem, że to jest kompletnie tędy droga. Dzisiaj mam Volvo, wiesz, o co chodzi? Czekam na, aktualnie jeżdżę takim przedkontraktowym samochodem, a dzisiaj i czekam na swój właściwy, rodzinny, duży XC90, Volvo, rozumiesz? Nie rzucający się w oczy. Jakby... Czyli Seba Fabiański zamienił Porsche na Volvo? Tak, aktualnie tak to wygląda, bo macie nagłówek.